Dzisiaj mam dla Ciebie przepis na przepyszny sernik bez sera z owocami. Na początek do 3 szklanek przesianej mąki dodajemy 250 g zimnego masła startego na tarce. Cały przepis znajdziesz w opisie filmu. Następnie całość dokładnie mieszamy. Dodajemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodajemy 5 żółtek, 5 łyżek cukru i dokładnie mieszamy. Następnie zagniatamy ciasto. Odkrawamy 1/3 ciasta, wstawiamy do zamrażarki na około godzinę. Większy kawałek ciasta skubiemy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia o wymiarach 25x20 cm lub podobnych. Ciasto dociskamy ręką w taki sposób, aby pokryło całą blaszkę. Ciasto nakuwamy widelcem i pieczemy 20-25 minut w temperaturze 180 stopni. Przygotowanie masy. 5 białek ubijamy ze szczyptą soli. W trakcie ubijania stopniowo dodajemy 1 szklankę cukru. Dodajemy 2 budynie śmietankowe bez cukru. Miksujemy chwilę do połączenia się. Dodajemy 2 duże kwaśne śmietany 18%, jedna śmietana to 330 g. Następnie mieszamy. Upieczone ciasto posypujemy 2 łyżkami bułki tartej. Następnie 1 kg siwek przekrawamy na pół i układamy na ciasto skórką do dołu. Śliwki posypujemy 1 budyniem śmietankowym bez cukru. Wylewamy masę i rozsmarowujemy. Masę posypujemy 250 g borówek. Ciasto z zamrażarki ścieramy na tarce i posypujemy górę ciasta. Pieczemy 40-45 minut w temperaturze 180 stopni. Upieczone i wysudzone ciasto posypujemy cukrem pudrem. I tym oto sposobem mamy gotowe, przepyszne, owocowe ciasto, idealne na każdą okazję. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco oraz zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.